bardzo się cieszę i wypada tylko podziękować tej większości. Na 29 radnych 19 zagłosowało za wotum zaufania i za absolutorium. Myślę, że ta większość wyraźnie pokazuje, że spory mamy za sobą. Ten trudny czas również udało się skutecznie pokonać. Koalicja jest szersza. Do koalicji wstąpili również radni bezpartyjni. To ich głosy zdecydowały o tym, że budżet, skwitowanie tak za ubiegły rok został przyjęty tak zdecydowaną większością. Trzeba też powiedzieć, że wykonaliśmy dochody ponad 100%, wydatki w 93%. Niektóre zadania musieliśmy przenieść do realizacji w roku bieżącym z uwagi na lockdown, na obostrzenia. Nie zapominajmy, że to był bardzo trudny pandemiczny rok. Musieliśmy przekierować duże środki finansowe. W naszym budżecie to aż 250 milionów złotych na walkę z pandemią. Cieszę się, że sytuacja w sejmiku wróciła do normy, uspokoiła się i to znalazło potwierdzenie w dzisiejszych głosowaniach, tak jeśli chodzi o raport o stanie województwa, jak i w głosowaniu dotyczącym absolutorium dla zarządu. Myślę, że to była solidna praca w bardzo trudnym okresie. Jestem przekonany, że zarząd zasłużył na te pozytywne dla nas głosowania. W odróżnieniu od ubiegłego roku to pozwoli z większym komfortem planować przyszłość. W równie ważnym okresie rozpoczynamy nową perspektywę unijną. Powinniśmy być wszyscy zdeterminowani, skoncentrowani na pracy, a nie na uspokojeniu sytuacji politycznej w regionie. Zarzucanie zarządowi województwa, że posiłkujemy się środkami z zewnątrz, że stosujemy oczywiste mechanizmy lewarowania pieniędzmi, którymi dysponujemy w budżecie i realizujemy projekty teraz, w czasie, kiedy można sięgać po środki unijne, są zupełnie, moim zdaniem, nieprofesjonalne i nie przystają do wymogów współczesnego świata. Robimy to z przekonaniem po to, żeby jak najwięcej osiągnąć w tym okresie, który pewnie kiedyś się skończy, to teraz możemy robić właśnie duże rzeczy, duże projekty, dlatego potrzebne są środki, po które sięgamy z zewnątrz, więc to moim zdaniem zupełnie chybione zarzuty, a oprócz tego parametry budżetu w wielu kwestiach i te wynikające z raportu o stanie gospodarki pokazują, że województwo lubuskie, choć małe, kompaktowe, świetnie sobie radzi w bardzo wielu aspektach. Te prace zarządu i wykonanie i stan województwa, one jakby ciążyło nad tym pandemia i nie wiedzieliśmy w momencie, kiedy ona się pojawiła, co będzie, jakie będą dochody województwa. I jak będą realizowane inwestycje, które planowaliśmy. Czy w ogóle przejdziemy suchą nogą przez to, co się dzieje, bo nikt nie był przygotowany, to nas wszystkich zaskoczyło. No i to, co jest chyba najważniejsze, taką konkluzją. Zarząd województwa jako pierwszy w Polsce najszybciej zareagował na pandemię, przeznaczył wiele środków z Unii Europejskiej, musiał zrobić pewnie zmian na zakup niezbędnych środków, na dodatkowe środki dla personelu medycznego, żeby chronić i personel medyczny, ale także i Lubuszan, a jednocześnie okazało się, że zrealizował wszystkie zaplanowane inwestycje unijne, że spiął budżet, że zadłużenie województwa jest na poziomie 37%, a więc stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę inne samorządy. No więc trudno o negatywną ocenę. Trzeba też pamiętać o tym, że Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i wszystkie formalne też sprawy zostały zrealizowane. Także w trudnym okresie, w bardzo ciężkim dla województwa lubuskiego udało się budżet zrealizować, przejść suchą nogą przez ten bardzo trudny okres.